naszym zdaniem bez wątpienia najładniejszym autem salonu było BMW Coupe Z3. Zresztą proszę popatrzeć. Projektanci BMW podkreślają, że auto to nawiązuje do coupé produkowanego w 1955 roku. I rzeczywiście coś w tej linii jest nostalgicznego. Czy ten samochód będzie w ogóle kiedykolwiek produkowany? Nowe BMW Z3 Sport Coupé to samochód, który pojawi się w dwóch wersjach silnikowych i będzie produkowany w naszych zakładach w Południowej Karolinie w Stanach Zjednoczonych. Sprzedaż rozpocznie się za rok, jesienią. A jaka będzie cena tego samochodu? Ile ja musiałem za niego zapłacić? O cenie za wcześnie jeszcze mówić, ale powinna kształtować się na poziomie BMW Z3 Roadstera. Dla coupé przewidziano dwa rodzaje jednostek napędowych, co wpływa na cenę. Z3 Roadster z silnikiem 2.8 kosztuje teraz około 61 tysięcy marek, a silnikiem M-Power 321 koni około 91 tysięcy dolarów. A jakich argumentów by pan użył, żebym ja kupił ten samochód, w końcu mały, twardy, niewygodny i to w dodatku za takie duże pieniądze? BMW prezentuje bardzo szeroki wybór samochodów. Coupé Z3 z pewnością spolaryzuje nam klientelę. Nie zostało bowiem zaprojektowane z myślą o szerokiej rzeszy nabywców BMW, a raczej o tych, którzy chcą jeździć autem niewielkim, ale ostrym i niezwykle silnym. W przeciwieństwie do Roadstera, którego widzimy tu obok, ma ono sztywny dach, dwa miejsca, ale stosunkowo spory bagażnik. Sądzę też, że ma to wszystko, do czego BMW zawsze dąży. Łatwość prowadzenia, doskonałe silniki, właściwości jezdne, zawieszenia. Sądzę, że znajdziemy klientów bez specjalnego przekonywania czy namawiania ich do kupna tego auta. Poproszę o parę konkretnych informacji. Jak wspomniałem, to auto będzie oferowane w dwóch wersjach silnikowych. V8 litra, 6 cylindrów o mocy 192 koni z momentem obrotowym 275 Nm oraz silnikiem należącym do serii M. Ma on pojemność 3,2 litra, także 6 cylindrów i 321 koni mocy. Moment obrotowy wynosi tu aż 350 Nm. Co ponadto, ten samochód pochodzi w prostej linii od Roadstera, stąd to samo podwozie i układ przenoszenia napędu. W gruncie rzeczy to to samo auto, ubrane tylko w nową karoserię. Tak wygląda Roadster, o którym mówił pan Zauber i który jeździ już po europejskich drogach. A tak, Roadster zamienia się w BMW Coupé. Wnętrze jest identyczne z Roadsterem, natomiast bagażnik swoim kształtem przypomina auto kombi. O silnikach już mówiliśmy. Z3 Coupé jest mniej więcej tak samo długie i szerokie jak Golf. Jest tylko bardziej płaskie. A rozstaw osi ma taki jak Opel Corsa czy Seat Ibiza. Tyle o BMW.